Wrocław, nazywane miastem mostów, jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Klimatyczne Stare Miasto, zielone parki, przepiękne wyspy i intensywne nocne życie co roku przyciągają tysiące turystów. W tym odcinku przedstawiamy Wam 19 miejsc, które warto odwiedzić, będąc we Wrocławiu. Do Wrocławia przyjechaliśmy na zaproszenie Wozilli, wypożyczalni miejskich samochodów na minuty. Po mieście przemieszczaliśmy się ich elektrycznymi samochodami. Po Wrocławiu będziemy się poruszali trochę innym środkiem transportu, mianowicie takim elektrycznym samochodem, który się wynajmuje na minutę za pomocą aplikacji. Plusów takiego podróżowania po mieście jest dużo, ale pierwszy, o którym chciałem Wam powiedzieć, to takie specjalne parkingi, miejsca parkingowe dla samochodów elektrycznych, które są oznaczone takim zielonym symbolem, o, zieloną strzałką, bo samochody elektryczne we Wrocławiu, poza tym, że mają swoje specjalne miejsca parkingowe, to nie płacą nic za parking. Jest od 2019 roku darmowe parkowanie dla samochodów elektrycznych, więc podróżując sobie po centrum, bez problemu znajdziemy miejsce, żeby zaparkować i jeszcze będzie to za darmo. Wcisnąłeś hamulec? Może najpierw start jednak trzeba nacisnąć. Tak, to jest podpunkt numer 1. To jeszcze raz. Ready. Naszą podróż po Wrocławiu rozpoczęliśmy od jednej z najnowszych atrakcji miasta. Hydropolis, czyli Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie. Ola się boi przejść. Jesteśmy w jednej z najnowszych atrakcji Wrocławia, czyli w Hydropolis. Jest to taki... Jak sama nazwa wskazuje, skupia się na wodzie, na przeróżnych jej aspektach. Nasza wystawa jest podzielona na 9 stref tematycznych. W każdej z nich mogą się Państwo zapoznać z innym aspektem wody na naszej planecie. Okej, a proszę jeszcze powiedzieć, który z eksponatów albo która wystawa jest Pani ulubioną wystawą? Ja jestem z wykształcenia biologiem, więc dla mnie najbliższe są te strefy związane z organizmami morskimi, więc przede wszystkim jest to strefa głębin, bo można też zobaczyć różne przedziwne organizmy morskie, które mi się bardzo kojarzą z kosmitami. Przychodzi woda do kwasu i pyta się, czy pójdą na randkę, a ten odpowiada: w zasadzie to jestem obojętny. Przyjechaliśmy na Nadodrze i idziemy na podwórko, które jest nazywane kolorowym, malowanym podwórkiem. Zaraz się sami dowiecie dlaczego. Jedną z mniej znanych atrakcji Wrocławia są kolorowe podwórka na Nadodrzu. Wszystko zaczęło się od malarza Mariusza Mikołajka, który wraz z zaprzyjaźnionymi artystami szukał miejsca do stworzenia miejskich malowideł. W akcję włączyli się lokalni mieszkańcy, którzy odkryli w sobie talenty malarskie i rzeźbiarskie. Dobrze, dobrze słyszałem, wspomniał Pan, że tylko 20% robili mieszkańcy? Tu 80% mieszkańców robili. Okay. Pod nadzorem artystów, a drugi mural odwrotnie, proporcje odwrotnie. Poznaliśmy jednego z nich, pana Zenona, który jest twórcą wielu rzeźb. Spora, kawał murala. Jak to się w ogóle maluje? Jak się tworzy takie malowidło, żeby to w ogóle przetrwało? Ja mi pierw robią projekt, jak to widzę, rozpatrują. A kto robi ten projekt? No właśnie Witold Liszkowski, Mariusz Mikołajek. Aha, czyli z tych rodzin założycielskich jakby. Tak, założycieli, oni to o tym. A my podpowiadamy, oni biorą pod uwagę albo nie. W Photoshopie Witek pracowuje, jak to będzie wyglądało na
na ścianie, czy jeszcze zmiany, no a potem jak już wszyscy się zgodzą, no to na ścianę hopla. Wrocław można też zwiedzić śladem wrocławskich krasnali. Pierwsze krasnale pojawiły się w mieście w nawiązaniu do działającego w latach 80. antykomunistycznego ruchu pomarańczowej alternatywy. To jest nasz, słuchajcie, krasa. Uwaga, teraz pokażę wam cenzuralne rzeczy. Ponieważ to krasa naprawdę stwierdzono, że krasnal jest mężczyzną. Bo to jest pierwszy krasnal, który jest 100% tak mężczyzna we Wrocławiu. Stworzył go autor całego projektu wrocławskiego, ponieważ wybraliśmy do, jako partnera do tego projektu Tomasza Moszka. Nie zaglądaj tam. Ciekawym sposobem na zwiedzanie Wrocławia jest zwiedzanie go śladami wrocławskich krasnali. Podobnie jak w Gnieźnie mamy gnieźnieńskie króliki, to tutaj we Wrocławiu są krasnale, których oficjalnie jest ponad 200, nieoficjalnie nawet prawie 400. Są umieszczone przy różnych najciekawszych atrakcjach Wrocławia, ale też przy po prostu ciekawych biznesach i najczęściej nawiązują jakoś tematycznie do tego miejsca, przy którym się znajdują. Na przykład tutaj mamy salon fryzjerski, więc są krasnale, które mają przyrządy fryzjerskie i lusterko. I krasnale są pochowane w przeróżnych miejscach we Wrocławiu, ale jeżeli pójdziecie najpierw na rynku do punktu informacji turystycznej, to dostaniecie tam mapkę, na której możecie sobie zaznaczać wszystkie odnalezione krasnale. Wrocław jest nazywany miastem mostów. Nie ma co się dziwić, bo po Wenecji, Amsterdamie i Sankt Petersburgu ma on największą liczbę mostów w Europie. Jest ich tu ponad 130, a przed wojną było jeszcze więcej, bo ponad 300. Niektóre z nich prowadzą na piękne wysepki, na których wrocławianie spędzają wolny czas. Najpopularniejszą jest Wyspa Słodowa, na której odbywają się liczne koncerty i grilla. Niedaleko Wyspy Słodowej znajduje się Ostrów Tumski, najstarsza część Wrocławia. Do tej nastrojowej dzielnicy prowadzi most tumski, nazywany mostem zakochanych z powodu wiszących na nim tysięcy kulek. Znajduje się tu katedra, kilka kościołów i muzeum archidiecezjalne. To jedno z ulubionych miejsc spacerowych wrocławian. Ona jest wielkim miłośnikiem kaktusów i chyba właśnie jest w swoim niebie. Tylko wiesz, że to nie są do zabrania. To jest schronisko dla kaktusów i nie szukają właścicieli. W ramach przerwy od zwiedzania warto się zrelaksować w jednym z pięknych wrocławskich parków albo, tak jak my teraz, w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ogród botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego to bardzo przyjemne miejsce, w którym można się zrelaksować, wciąż będąc w centrum miasta. Ogród ma prawie 8 hektarów, a na jego terenie znajduje się 7,5 tysiąca gatunków roślin. We Wrocławiu znajduje się też kilka wartych odwiedzenia muzeów. Zapraszamy Państwa do oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Oczywiście polecam Państwu zapoznanie się ze zbiorami sztuki w gmachu głównym, który jest największym muzeum sztuki na terenie Dolnego Śląska i w tej części Polski. Zachęcamy odwiedzić Galerię Sztuki Średniowiecznej, jedną z największych kolekcji w tej części Europy sztuki gotyckiej, a także sztukę śląską czasów nowożytnych z obrazami Michaela Wilmana, słynnego śląskiego Rembrandta, najwybitniejszego malarza czasów baroku działającego na tych ziemiach. Poza tym bardzo interesująca jest Galeria Sztuki Polskiej i Europejskiej, a także otwarta w zeszłym roku ekspozycja stała nazwana Cudotwórcy, pokazująca bardzo bogatym wyborze przykłady rzemiosła artystycznego, ale również sztukę Dalekiego Wschodu, sztukę dawnych Chin, Japonii oraz sztukę krajów muzułmańskich, krajów Bliskiego Wschodu. Oczywiście nie zapominajmy o pozostałych oddziałach naszego muzeum. Tuż obok znajduje się rotunda, w której prezentujemy słynne płótno, panoramę racławicką.
No i proszę, darmowe miejsce parkingowe pod samą panoramą Racławicką. Panorama Racławicka jest bardzo popularnym miejscem, dlatego warto sobie zrobić wcześniej rezerwację przez internet, bo jesteśmy tu 11.30, a najbliższe wolne wejście jest prawie na 17. Także rezerwujcie wcześniej. Panorama Racławicka to jedno z najsłynniejszych dzieł polskiego malarstwa. Monumentalny obraz ma wymiary 15 na 114 metrów. Szczerze mówiąc, myślałem, że będę rozczarowany panoramą, ale bardzo pozytywne wrażenie. Przede wszystkim fajnie, że jest to z komentarzem i po kolei się tak jakby ogląda całą historię bitwy i przechodzi się wzdłuż kolejnych scen. Jedyne, czego mi brakowało, to jakiegoś systemu świateł, które by zaświecały się na te miejsca czy na postacie, o których jest mówiono. No bo jak lektor mówi o tym, że jakiś gościu w czerwonej czapce gdzieś tam stojący między sosnami to był ktoś ważny, no to ciężko odszukać go trochę w tym tłumie. A gdyby zapalały się światła, to łatwiej by było gdzieś tam wzrok po tym wszystkim prowadzić. A poza tym też byłoby tak bardziej tajemniczo i fajny klimat byłby zbudowany, gdyby rozświetlały się kolejne sceny dopiero wraz z nastąpieniem komentarza i całej historii. A do tego jeszcze jakby dołożyć jakieś dźwięki, wybuchy, szumy i tak dalej, to myślę, że efekt byłby jeszcze ciekawszy. Ale na pewno warto tutaj przyjść, szczególnie, że bilet z panoramy racławickiej pozwala też wejść do pozostałych trzech muzeów. Oczywiście również interesujący będzie dla Państwa pawilon Czterech Kopuł, czyli nasz najnowszy oddział. Blisko już 3 lata mogą Państwo cieszyć się sztuką współczesną, przede wszystkim polskich artystów, prezentowaną w niezwykłych wnętrzach, w czystej bieli. Myślę, że to doświadczenie będzie niezwykle atrakcyjne. Zatem pawilon Czterech Kopuł położony tuż obok hali stulecia. Hala stulecia jest jednym z pierwszych na świecie tak dużych budynków wykonanych z żelbetu. Znalazła się dzięki temu na liście UNESCO. Odbywa się tu wiele targów i wystaw, a sama hala jest udostępniona dla zwiedzających. Obok hali znajduje się fontanna, na której co wieczór odbywa się pokaz światło-dźwięk, a po drugiej stronie znajdziemy iglicę, czyli jeden z symboli miasta. Obok hali stulecia znajduje się pomnik Iglica, która jest jednym z symboli Wrocławia. Stoi tutaj od 1948 roku, ale mało kto wie, że oryginalnie wyglądała trochę inaczej, bo na szczycie, tam na samej górze, była jeszcze taka konstrukcja zrobiona z luster, która niestety 2 tygodnie po postawieniu iglicy w wyniku burzy została zniszczona. Olbrzymie lustra spadły tutaj na ziemię, tworząc bardzo duże zagrożenie i połowa tych luster dalej została tam u góry i wisiała w taki sposób, że w każdej chwili mogła spaść na ludzi, dlatego zdecydowano, że trzeba iglicę całą zdemontować, ale zgłosiło się 2 studentów ochotników, którzy postanowili uratować sytuację. Wspięli się na stojącą iglicę za pomocą jakichś nowatorskich systemów lin na samą górę, zdemontowali te lustra, zeszli na dół i uratowali iglicę przed likwidacją. A i zrobili to za darmo jako ochotnicy, nie chcieli żadnej zapłaty od miasta, które zaproponowało, że im zapłaci. W ramach przerwy w zwiedzaniu idziemy coś zjeść nad Odrą w jednej z wielu knajp, na przykład w takiej koło Politechniki z hamaczkami. Tuż obok hali stulecia znajduje się piękny, ponad 100-letni ogród japoński, który jest wynikiem prac polskich i japońskich specjalistów. Polecamy wybrać się tam w tygodniu w godzinach około południowych,
Być może wtedy uda Wam się uniknąć ogromnych tłumów, które lubią się tu tworzyć. Będąc we Wrocławiu, koniecznie trzeba też odwiedzić centrum i znajdujący się na nim rynek. Ratusz znajdujący się na rynku jest jednym z najstarszych w Polsce, a na jego wieży znajduje się najstarszy w Polsce dzwon zegarowy. Na rynku jest też najstarsza w Europie restauracja. Ponad 700-letnia piwnica Świdnicka, w której jadali Chopin, Słowacki czy Goethe. Co roku na rynku bity jest też światowy rekord Guinnessa. Tysiące gitarzystów gra wspólnie Hey Joe Jimiego Hendrixa. Wspominałem Wam, że są specjalne parkingi dla tych samochodów i w aplikacji też sobie możecie włączyć opcję właśnie, żeby Wam pokazało, gdzie są takie miejsca parkingowe i bez problemu w centrum można zaparkować, co właśnie zrobiliśmy. Niedaleko rynku znajduje się Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, a w nim Aula Leopoldina. No, bo zaraz zamykają. No wchodź. Stałam oczu pląsu i nie wiedziałam, gdzie jest klamka. Najbardziej reprezentacyjna część uniwersytetu wzniesiona w XVIII wieku. Odbywają się tu ważne uroczystości uczelniane, a z powodu wspaniałej akustyki także liczne koncerty. W tym samym budynku znajduje się też wieża matematyczna, z której roztacza się panorama Wrocławia. We Wrocławiu jest kilka punktów widokowych, z których fajnie widać miasto. Po pierwsze jest to oczywiście Sky Tower, czyli najwyższy budynek Wrocławia. Sky Tower to najwyższy budynek mieszkalny w Polsce, a na jego 49. piętrze znajduje się płatny punkt widokowy. W południowej części miasta znajduje się niezwykle klimatyczny, stary cmentarz żydowski. Muszę sprostować info z naszego filmu o 10 tajemniczych miejscach w Polsce. Piramida w Rapie nie jest jedyną piramidą w Polsce. Jest ich co najmniej kilkanaście, a tutaj we Wrocławiu mamy kolejną. Wjechaliśmy na pas dla elektrycznych samochodów i wyprzedzamy wszystkie korki świata. 20 minut jazdy samochodem od rynku znajduje się Park Brochowski. Najstarszy park we Wrocławiu, założony już w średniowieczu. Jedną z atrakcji parku jest stworzony w latach 90. labirynt grabowy, zrobiony z drzew z rodzin brzozowatych. W tym podwórku jest kolejne ciekawe miejsce we Wrocławiu, Galeria Neonów, ale trafiliśmy akurat na remont i wszystkie neony są zdemontowane. Tutaj jest remont podwórka i są tylko ślady po uchwytach. Także mamy pecha, no ale może wy będziecie w lepszym miesiącu, no to wtedy wygląda to tak. Dzięki życzliwości wędrownych motyli możemy pokazać Wam kilka ujęć. I warto tutaj przyjść. Podczas naszej wizyty we Wrocławiu trafiliśmy też do bardzo nietypowego miejsca. Szycio kawiarnia to połączenie kawiarni, sklepu z materiałami i szkoły szycia. Można tu też skorzystać z maszyn i uszyć własne kreacje. Kawiarnia ma nawet swojego własnego wrocławskiego krasnala Golasa, któremu właściciele co jakiś czas szyją nowe kreacje.
Jest to rzeczywiście krasa, którego staramy się jak najczęściej ubierać. Niektórym, no, weź, tak no niektórym ludziom no. podobają się te ubrania, ale z drugiej strony, nawet przychodzą takie biedne, tak zwane staruszki, które zimą potrafiłyby opatulić, jak i tu spędzać godzinę, mam kamerę to i czasem patrzyłem, co tu się dzieje. Mówię, a tutaj no, opatuliły go na przykład przez godzinę się starał go ubierać, więc tak, jest to nasz taki projekt właśnie. Wrocławski trochę, tak? No bo krasnale są wrocławskie, a zważywszy na to, jaka firma tutaj się mieści, no to nie mógł być inny krasnal niż Golas, który zaprasza jakby do wyjścia zawsze każdego. Łączy się. Czyli to jest tak, że każda firma może swojego krasnala zrobić? Od tak? jakiegoś czasu tak. No dlatego krasnali jest tak naprawdę już w tej chwili kilkaset we Wrocławiu. Między Mostem Piaskowym a Mostem Pokoju znajduje się świeżo odnowiony bulwar nad Odrą. Jest to jedno z lepszych miejsc na wieczorne spotkania i podziwianie rozświetlonego Wrocławia. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Na dzisiaj to już wszystko. Na naszym blogu znajdziecie mapę z propozycją trasy zwiedzania Wrocławia i z zaznaczonymi wszystkimi miejscami, które odwiedziliśmy. A wy, jeżeli chcielibyście przetestować we Wrocławiu Wozillę, to tutaj pod spodem wyświetli się specjalny kod rabatowy, dzięki któremu będziecie mogli za darmowe 10 zł przetestować sobie Wozillę i pozwiedzać Wrocław. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!